Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych zajmuje się organizacją spotkań, debat ze znanymi przedstawicielami świata polityki, mediów, biznesu, a także nauki. W Szkole Głównej Handlowej nie ma obecnie kierunku stosunki międzynarodowe, rzeczy politycznych i polityki międzynarodowej w żaden sposób nie ma. No i nasze koło jakby wypełnia tą lukę. Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów jest to druga po wiosennej edycja projektu. Jest to cykl 5 spotkań z dyplomatami i osobami związanymi ze służbą dyplomatyczną. Bardzo wiele osób studiujących tutaj myślałoby o takiej karierze, jednakże niewiele informacji mogą na ten temat otrzymać. Jak mówił generał Napoleoński, kto ma informacje, wygrywa wojny. Szczególnie przed tym pokoleniem obecnie, które ma tyle wyzwań na rynku pracy, na rynku osobistym, to jest ważne. Nie można lekceważyć, skazywać się na papkę informacyjną. Musimy mieć świadomość, że dziennikarstwo, czy w ogóle media stoją przed drogami rozstajnymi. W jaki sposób sprawić, żeby to były wiarygodne informacje, żeby wpływały na dobór życiowy jakby i decyzje życiowe? I ponadto, czy rzeczywiście jakich mediów, jakich informacji my chcemy? To odbiorcy będą kształtowali to. Jeśli będą świadomi i ambitni, media będą musiały być też ambitniejsze. Pozdrawiam bardzo i widzę, robicie to samo co my. Ważne jest logo, ważny mikrofon w każdym miejscu. Tego Wam życzę, gratuluję i wszystkiego dobrego.